wykaże, jak wizerunek nieruchomości jest chroniony przez Google Maps, Street View, a jak to robi Główny Geodeta Kraju na swoim geoportalu. Posłużę się nieruchomością najbardziej chronionego człowieka w Polsce, Jarosława Kaczyńskiego. Mapy Google oferują informacje. Adres Mickiewicza 49. Położenie nieruchomości pomiędzy ulicami Solskiego i Mickiewicza. Kształt rzutu budynku oraz sąsiedztwo Instytutu Lecha Kaczyńskiego. Ta sama nieruchomość na Street View wygląda tak. Wizerunek budynku i otoczenie został rozmyty. I nie pomoże powiększanie. Ona, ta nieruchomość, ma chroniony wizerunek w internecie. Na geoportalu mamy niby to samo, co na Google'ach, ale dochodzi jeszcze lokalizacja granic. Po włączeniu warstwy gesu, co jest bardzo proste, widzimy już dużo więcej. Do budynku numer 49 są przyłączone media, takie jak woda, rurka FI40. Są dwa przyłącza cieplne, z czego jeden FI32. Ale brak jest przyłącza kanalizacyjnego oraz kabla energetycznego. Jak to ostatnie jest możliwe, bo energia elektryczna może być przyłączem tak zwanym napowietrznym, choć wątpię, to brak przyłącza kanalizacji sanitarnej jest nieprawdopodobny. Można jeszcze włączyć ściągę opisową, gdzie na razie wyłączono numer księgi wieczystej, a był okres, gdy te dane było widoczne, bo według GGK numery KW to nie są dane osobowe. I jeśli sąd NSA podzieli jego opinię, to znaczy pana Izdebskiego, to będzie można się dowiedzieć bez trudności, jak pan Kaczyński ma, jaki pan Kaczyński ma PESEL, a więc datę urodzenia, czy na nieruchomości jest hipoteka itd., itd. I co jeszcze? Widzicie Państwo granicę pomiędzy budynkiem Mickiewicza 49 a Mickiewicza 47? Tak, przecież budynek 49 przebiega, przez budynek 49 przebiega granica między działkami 145 i 144. Ewidentnie jest problem z granicą pomiędzy działkami 145-144. Budynek numer 49 przekroczył granicę i w części znajduje się na działce 144. Albo lokalizacja granicy według EGIP jest niewiarygodna i została obarczona błędem. Obojętne jaka jest przyczyna, to pan Jarosław tak łatwo kredytu w banku pod hipotekę nie dostanie. Banki bardzo skrupulatnie zwracają uwagę na takie szczegóły.